Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz ile gramów jodku potasu KI trzeba dodatkowo rozpuścić w 100 g wody po jej ogrzaniu z temperatury 10 stopni Celsjusza do temperatury 30 stopni Celsjusza, aby roztwór był nadal nasycony. Aby móc to policzyć, musimy przejść do tabeli rozpuszczalności. Ok, znajdźmy sobie najpierw jodek potasu, czyli mamy tutaj Tą linię. I odszukajmy sobie te wartości. Najpierw rozpuszczalność dla 10 stopni, czyli mamy ją tu rzutujemy do góry. I teraz zwróćmy uwagę na to, że pomiędzy 130 a 140 jest tutaj 10 oczek, ale 5 kreseczek. Czyli 10 dzielone na 5 to dwie kreseczki, więc znaczy to dwa. Czyli jedna taka kreseczka to dwa. Więc jak my tutaj sobie spojrzymy dla naszych 10 stopni, to przypada nam to na jakieś trzy kreseczki. Czyli mielibyśmy 136 lub 134. czy ciężko tutaj to ocenić, ale chyba 136. Ok, a teraz dla 30. Przechodzimy tu i mamy 150, ale tutaj ewidentnie widzimy, że to nie jest równe, czyli mamy 152. Ok, no to zapiszmy sobie tą rozpuszczalność dla 30 stopni, czyli odczytaliśmy, że to jest 152 gramy. Odjąć rozpuszczalność dla 10 stopni, czyli 134 gramy. Odejmujemy jedno od drugiego i wychodzi nam 16 gram. Czyli po grzaniu roztworku jodku potasu z temperatury 10 do temperatury 30 stopni można dodatkowo rozpuścić 16 gram tej soli, czyli po prostu jodku potasu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już.